No i to jest nasz pokój, w którym przespaliśmy kilka nocy. Po tym, jak się wyprowadziliśmy z hotelu bez wody, o czym z pewnością wiecie. Byliśmy na safari, wróciliśmy wczoraj wieczorem, opuszczamy ten hotel, no i jedziemy do... Do Nungwi. Tylko słuchajcie, nie do końca wiemy, czym tam pojedziemy, bo tak o, mamy do wyboru 116, 119, stopa, taksówkę, 1000 rzeczy i nikt nam nie może powiedzieć tak naprawdę, czy możemy tam dojechać. Mieszkańcy nie do końca wiedzą, jakim numerkiem się tam poruszać. Tak, to mamy, jest dziwne, nie? Mamy podejrzenie, że oni po prostu tam nie jeżdżą, bo to jest 50 km, to jest za daleko. Po co mają jechać do Nungwi, co na plażę, jak mają plażę tu pod nosem? Więc po prostu my pytamy, oni mówią, że no jest taki, no jeździ, no coś tam. Na grupach facebookowych ludzie piszą, jak dojechać. No zobaczymy, jak to się sprawdzi. Mamy czas, spokojnie, mamy zarezerwowane spanie na jedną noc. A jak już dojedziemy, to zobaczymy. Aha, jeszcze jedna rzecz. Mamy zarezerwowane spanie, gdzie jest napisane, że lokalizacja to jest Nungwi. Nie ma adresu. Gdzie szukać? Chyba Nungwi nie jest wioską taką dwie ulice na krzyż. Znaczy na pewno, bo byliśmy i widzieliśmy. No to na razie. Do zobaczenia. Pa. No i co, numer 24. Opuszczamy. Idziesz, konie? No to chodź. Całe życie czekam na moją wybrankę. I zawsze przychodzisz ty, moja wybranka. Ledwo co się przycisnęłam. No Boże, ty się ledwo co przycisnęłaś. To jest niemożliwa możliwość. No jest i ona. Wyszła. Z nory. Z nory? Nie była taka nora. Nie, super. No to słuchajcie, klucze oddaliśmy pani po drodze. To już nawet na recepcję nie musimy zachodzić. Większo luz. Idziemy. Teraz idziemy na jakieś śniadanie, a potem idziemy szukać transportu. Monika jeszcze nie wie, ale znaleźliśmy mapę. W sumie dostaliśmy od ludzi z grupy zanzibarskiej mapę. Na tej mapie wynika, że będziemy jechali 6 dni. Tak to wygląda. Tak to wygląda. 50 km. To może przejdźmy to w 2 dni. Będzie szybciej. No to żegnamy się. Tak wygląda miejsce, gdzie spaliśmy. Dziewczyny poszły jak dwa małe wielbłądy. Tak się nazywa ten hotel, hostel czy guesthouse, zwał jak zwał. Idziemy. Za nami brama. Dziewczyny poszły przodem. Mamy tutaj dosłownie 100 metrów, może nawet 80 do tej restauracji, kawiarni. Idziemy, zjemy jakieś śniadanie. Wypijemy kolejną kawkę. Pierwsza była już w hotelu. Mamy ze sobą czajnik bezprzewodowy, tylko taki mały czajnik, kubeczki, kawę. Zawsze rano, zanim się do czegoś dorwiemy. Nawet w hotelach all inclusive jest tak, że kawa jest dopiero od godziny tam 9 albo od 8. Czasami człowiek wstaje o 5. No to idziemy, zobaczymy tutaj. Dziewczyny już są na miejscu. Tutaj, idziemy na śniadanie w tym miejscu. No to dziewczyny zostają tutaj w restauracji, a ja sobie pójdę kawałek dalej do lokalnych i sobie wezmę coś innego, bo tutaj jest normalnie restauracja, a ja bym chciał jajko w ziemniaku. Takie sobie coś wymyśliłem, jajko w ziemniaku. Przechodzę koło szkoły muzułmańskiej, jak słychać. Tam dzieci się modlą. Lub uczą. Chyba modlą. Patrzcie, jak młody spija wodę z kranu. Miałem tu przyjść do fryzjera, bo tu jest fryzjer. No niestety nic z tego nie wyszło. Ale na pewno na Zanzibarze pójdę do fryzjera. Nie dlatego, Paulinko, że mam złą fryzurę, bo fryzurę mam super. Chodzi o to, że po prostu chcę sobie usiąść, zobaczyć, jak oni to robią. No, takie doświadczenie życiowe nowe. Jak byliśmy w Tajlandii parę lat temu z naszymi przyjaciółmi, z Marcinem i Zanią, dziewczyny chodziły do fryzjera regularnie,
co wieczór. Ale kurz. Zobaczcie, tu jest zakład fryzjerski jeden. Tam dalej jest drugi. Chyba nawet tutaj. No, od samego rana taki zapach palonej śmieci. Bo tak naprawdę palonego plastiku. Dziewczyny już się kłócą od samego rana. No bo co mają innego baby robić? Jak jest 5 bab, no to muszą się pokłócić. Tak, oczywiście, że się muszą pokłócić. Bo... My będziemy szukali autobusu 119, 116. Powiem wam, że nie widzieliśmy takiego, kiedy tutaj byliśmy. Przejście przez drogę. Powiem wam, że życie można stracić jak nic. W ogóle nie zwracają uwagi na człowieka. Jest po godzinie 9, nie wiem czy jeszcze śniadaniowe rzeczy będą do jedzenia. Bo jak na razie jest pusto. No dobra, idę zobaczyć. No jestem. Jestem. Mam nadzieję, że to są ziemniaczki. Właśnie ziemniaczki z jajeczkiem. No niestety tutaj pan nie zrobił, jeżeli nie ma tych jajeczek. Tutaj kolega ładuje dwa. Na chińską gazetkę. Takiego jeszcze potworka małego. Super. Chyba przyszliśmy za późno, bo już nie ma tych ziemniaków 101, 502. Nie ma tych ziemniaków z jajkami. Tutaj kolega zatrzymywał ruch, fajnie. No i słuchajcie, dwa takie ziemniaki. To są takie jumbo. Dwa takie ziemniaki. Do tego taka mała, nie wiem, samosa to się nazywa. No tak i tak. Pieróg w czeście francuskim. To kosztuje 1200 chyba zapłaciłem. 1200 za dwa. To ile to będzie? Jak 2500 to jest dolar? Czyli pół dolara. 2 złote. No to człowieku, smacznego. Powiem wam tak. Ten ziemniak jest jeszcze lepszy od tego, co był ostatnio. Bo ten jest cieplutki. Z warzywami w środku. Bardzo dobry. Naprawdę bardzo dobry. Przepraszam, że z pełną gębą, ale dziewczyny siedzą już. Dziewczyny siedzą jeszcze, kotek im towarzyszy. Czekają. No ciekawe już. A ja już zjadłem prawie śniadanie. Ale niestety mrożnika nie ma jajka. Jest tu ziemniak. A, taka sytuacja. To żeś mi na dwa ziemniaki rzuciła, to super, bo ja lubię ziemniaki. Ale byłeś tylko co ma. Dokładnie, byłem w 4 punktach byłem, czy w 3. I w ogóle jest pusto. Niektóre punkty już mają za późno. Jak? No wtedy byliśmy o 8. No to moje śniadanie widzieliście już. A dziewczyny sobie zamówiły tak. Jajeczko, 2 kiełbaski, 4 tosty, pomidorek. A Martynka? Samosa z kurczakiem i sałatkę. Tak to wygląda. Do tego 2 kawy. Więc dziewczyny, smacznego. Dziękujemy. To jest moja samosa za 200, a to jest obok samosa Martynki za 1000. Trochę różnicy. Zobaczymy jak z zawartością. To moja samosa z ziemniakami. Taka dobra. A twoja? Z kurczakiem. Z kurczaczkiem. No to smacznego. No to dziewczyny za to co zjadły, czyli ta jajeczniczka, kiełbaski, tosty i samosa razem 15, a no i jeszcze 2 kawki wcześniej, to 15 tysięcy. 10 tysięcy to jest 4 dolary, czyli 6 dolarów płacą za śniadanko. Za 2 osoby. No to do zobaczenia. My ruszamy za chwileczkę w drogę. No to idziemy w kierunku przystanku autobusowego. No i odjechały. Jedne busy, drugie, trzecie. Zobaczymy zaraz, czy przyjedzie jakiś nasz. Bo my jedziemy do jakiej miejscowości, Martynka? Nungwi. No dobra, zobaczymy. Może nam się coś przydarzy. 139 do Kaka. Kaka to nie bardzo. Ciekawa nawet.
Kama, kaka. Zwał jak zwał. Czekamy na przystanku. Dziewczyny są tutaj obiektami obserwacji. Poczekamy. Nungwi albo Mohmoda. Podjeżdżają też takie busiki. No, i takie są busiki. I takie busiki. Pięknie to wygląda. Dziewczyny mówią, że musimy się zbierać, bo ma padać. Chociaż nie wiadomo z czego, ale ma padać. Za godzinę ma padać. Za godzinę? Dobra. To musimy do naszego anioła stróża poprosić, żeby nam coś podesłał. Nie wiem, czy oglądaliście nasze filmy z Camino, ale nasz anioł stróż załatwiał nam po drodze wszystko, więc mamy nadzieję, że tutaj też nas nie opuścił. Także aniole stróżu, jakbyś mógł podesłać jakiś busik, byłoby elegancko. Słuchajcie, mapy elektroniczne super, super, ale taka mapa, którą chyba dostaliśmy zresztą w pierwszym hotelu, sprawdza się idealnie, naprawdę. Miejscowości pokażesz gościowi, oni się na internetach trochę znają, ale mapa Google ich przeraża, a ta mapa nie do końca ich straszy. Także można pokazać lokalnym i oni wtedy pokażą ci dokładnie jak jechać. Przynajmniej tak mówią, że dokładnie. Słuchajcie, jest, mamy autobus do Nungwi. Pakujemy się tutaj, dziewczyny pakują się. Elegancko. Dobra, idziemy do tyłu, stańcie sobie tam. Good morning, hello, jumbo. Dobra, stoicie? Dobra. No to stoimy. Jak dziewczyny się siedzi? Elegancko. Dobrze, dobrze. Zadowolone? No słuchajcie, jedziemy w takim busiku z lokalnymi. Ile płacimy, to jeszcze nie wiemy, dowiemy się na miejscu. Ale słuchajcie, przez całe dwa dni szukaliśmy busa, ani razu nie przyjechał bus z napisem. Gdzie jedziemy? Do Nungwi. Ani razu nie przyjechał bus z napisem Nungwi, a teraz staraliśmy 15 minut. Potem prosiliśmy anioła stróża i proszę bardzo, jest. Także jedziemy, widzicie? Warto jednak o swoich aniołach stróża pamiętać i czasami przypominać im o swoich obowiązkach. Także aniole stróżu, dzięki. Do zobaczenia na miejscu, ale teraz też byś nas pilnował, też byłoby super. Jedziemy, taka mała dziewczynka, tutaj kolega kasę zbiera. Zaraz zobaczymy, ile nas kasuje za ten przejazd, bo widzę, że... Chłopaki płacą. Oni tu płacą po 1002, no my zapłacimy na pewno trochę więcej. Na pewno. Za przejazd. Reszta jest. No pan kasjer przyszedł, skasował. Wziął dychę, oddał 2,5. Czyli 7,5 tysiąca za 3 osoby. Dolara za osobę za przejazd 50 km. No to chyba słuszna cena, nie? No jedziemy. No warunki są jakie są. Ale warunki są właśnie takie, jakie powinny być. Czyli lokalne. Dolar za 50 km. Że im się to opłaci? No idziemy. Stało nam jeszcze 30 km. Pokazuje nam tutaj mapa Google, że to jest około 45 minut do miejsca, gdzie mamy zarezerwowany nocleg na dzisiaj. Także no idziemy spokojnie. Nie ma wielkiego tłoku. Jedyna stojąca osoba, czy dwie stojące osoby w tym busie to oczywiście Daniel. I oczywiście konduktor. Wszyscy inni mają miejsca siedzące. No a tak to wygląda z przodu. Koło kierowcy dwie osoby, z tyłu już cztery. Potem tutaj patrzcie, pięć osób siedzi. Potem pojedynczo z dziećmi. Martynka na końcu z kolegami w piątkę siedzi. A Monia się tu wcisnęła w czwórkę. No chyba, że piątkę liczy się tego maluszka. A ja mam lepiej, bo se stoję, nie? Mam najlepiej. Mam jedynkę. No, tylko trzeba uważać, żeby nie stracić poluchów, albo nie połamać kolan. Słuchajcie, no i wysokość jest, nie? Ludzka. W autobusie ludzka wysokość, wszystko elegancko. Martynko, jakiego ty używasz afrodyzjaku, skoro mężczyzna przy tobie zasnął? No, koleś zasnął, oparł się o Martynę, elegancko, ona ma dwa plecaki i kolesia na ramieniu. Ty, no da się żyć?
twój nowy kolega na czas wyjazdu? Ktoś się nas pytał, po co nosimy pokrowce, skoro tu nie pada deszcz. Pokrowce nie są tylko przeciwko deszczowi, ale też przeciwko brudowi. No i przy okazji masz cały plecak zasłonięty, więc nie wszyscy, którzy idą za tobą, wiedzą, co tam jest, tak? A jeżeli masz tam gdzieś wystające buty, podpięte jakąś inną torbę czy cokolwiek, nie musisz o to już tak bardzo mocno dbać, bo masz to wszystko zakryte, więc zawsze jak podróżujecie, warto mieć założony pokrowiec. No chociażby z tego powodu jak teraz, zobaczcie, jak on tam leży. Leży na bałaganie, no i po prostu byłby cały uświniony. Chyba kolejna stacja. Panowie wsiadają. Jak tam, Martynka, wrażenia? Widzę, że twój kolega się obudził. Tak. Już nie opiera się o ciebie? Złego, to mi trzeba pompę, łączkanie. To elegancko. E. Udało się usiąść. No słuchajcie, jeszcze przesyłki kurierskie są tutaj. No. Bo gość torbę właśnie, o, wrócił. Torbę podrzucił na przystanku komuś. Dają sobie radę, naprawdę. W tych warunkach, jakie tu mają, mają dobre warunki, bo się im nikt w nic nie pieprza. I to są dobre warunki. Co? Sprawdzamy co jakiś czas, czy plecak nie wysiadł. Nie, tam teraz zatrzymamy z taki worek, nie widzisz. Ja nie widzę, ale sprawdzamy na każdym przystanku, czy nasz plecak przypadkiem sam nie wysiada. Zobaczcie, to nie tylko transport ludzi, ale także i towarów. Nie, to jest dziecko, tak, to jest człowiek. Ale też są towary. Jakiś worek bierze? Dobra, no. A, jednak tam jakiś jeden worek wziął. Czyli ludzie i towary. Nie ma pustych przelotów. No i kolega kolejną paczkę przyjął. Przyszedł gościu na przystanku autobusowym. Nie zdążyłem tego nagrać. Podał mu worek. Ten worek wrzucił tam i elegancko. Idziemy dalej. No to wylądowaliśmy na miejscu. Pan nas szczęśliwie dowiózł. Teraz chodziliśmy wokół ronda 2 minuty, aż mapa się zdecyduje, w którą drogę mamy wyjść. I idziemy do naszej haciendy. A do willi, tak nawet? Willa. No to lecimy do willi. Według mapy mamy 1,2 km. Około... ile? Nie, 20. Ale taka restauracja, piękna. Tutaj widzę, drogę budują. I internet jest free. Ale jest wolny czy za darmo? Bo to... Słuchajcie, już wiadomo, że jesteśmy w miejscowości turystycznej. Bo piwko w sklepie kosztuje 6000, a nie 4 w knajpie, jak byliśmy w Bobu. Mamy jeszcze 600 metrów. Kurde, jaki jest skwar. No ale tego chcieliśmy. Takiego skwaru. Tu piszą, żeby nie parkować. Martynka, nie wiem, czy tutaj nie będą zaraz żółwie. Ja wiem, że rumny. Zobacz. O, tutaj muszę przyjść. Chyba w tym miejscu byliśmy rok temu u żółwi. Także mamy bliziuteńko. I chyba to dokładnie tak jest. Martynka, tu byliśmy u tych żółwi. No to mamy 400 metrów do żółwi. Zrobimy lokalizację the best. 7 minut mamy do miejsca. Halo, halo. Hakuna Matata. Jak to wygląda? Wygląda to tak. Przywożą ziemię, sypią, gość ją po prostu rozprowadza i cała robota. W ten sposób powstaje parę kilometrów dziennie. Ile ziemi przywiozą, tyle będzie drogi. No to mamy jeszcze 120 metrów i będziemy na miejscu. Taką dróżką. Oto na szczęście tu nie będą robili drogi, więc pod samym hotelem u nas, pod willą,
pod naszą willą. Nie będą robić remontu. No idziemy. 50 metrów pokonane. No to idziemy zobaczyć. Nie ma żadnego napisu. Mapa mówi, że to gdzieś tutaj. Za tym budynkiem nic nie ma, więc wchodzimy. Wchodź, chodź. Ok. Czyli nie w tym miejscu. Bo był basen, to już było wiadomo, że nie w tym miejscu. Tutaj, pod tym, tak? A to idziemy. No. Tak jak w tym naszym hotelu, w tym. W Rok. Powiem ci ten. Dokładnie ten sam klimat. To więc pierwsza rzecz, którą sprawdzamy, czy jest woda. Druga, czy działa klimatyzacja. Miała być? I słuchajcie, bylibyście zdziwieni, gdyby oni nie byli zdziwieni, że my przyjechaliśmy? No my nie jesteśmy zdziwieni, że oni są zdziwieni. On jest zdziwiony, że mają być 3 osoby, że mają być 2 pokoje. Idziemy, pan pokaże nam drugi room. Zobaczymy, jak to wygląda. Na placu budowy, gdzie przed chwileczką skręcali łóżko, kurwa, jaja sobie po prostu robią. Jaja sobie robią po prostu. Moment. Dajmy kurwa nogi. Idziemy. No idziemy, zobaczymy. Aha, ja sobie biorę. No, co to jest miss one? Dopiero kurwa, że się łóżko skręcali? Normalnie żart. Żart. Pójdziemy zobaczyć, co nam pan tu proponuje. Było na pewno fajne miejsce. Kiedyś. Tak. Tak, to jest jakiś pies. Uwaga, uwaga. Stój, 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 stój. Jakie fajne drzewo. Ale patrzcie, jakie fajne drzewo. Ile tych psów? A ja mam tu wychodzić. No. O, chyba nic z tego też nie będzie. Jestem coś przekonany o tym. Woda udaje, że leci. Co? Ale leci, woda udaje, że leci, ale leci. Nie, to jest moja ora tutaj. My co poza tym stąd nie wyjdziemy, bo te psy kurwa nam tutaj nie dadzą żyć. Nie. I zobaczcie, jak anioł stróż nas doprowadził pod samo wejście. Według nazwy. A teraz, no niech wszystko staje otworem, jeżeli mówimy o drzwi. Ale zauważycie, że idziemy nawet po cichu? Tak się skradamy. Troszeczkę. Na logikę powinno być tutaj wejście, nie? Jako ten, jako recepcja. Ale to na logikę. Ale to jest jakiś pokój. Wchodzimy dalej. Wygląda to tak. No, jesteśmy w Nungwi. I taka sytuacja, że mamy na jedną noc dwa hotele. Czyli my śpimy w jednym, a plecaki śpią w drugim. A kto bogatemu zabroni? Oczywiście. To nawet tak o. W tym pierwszym to nawet mieliśmy opcję, żeby jeszcze z psami. Z trzema dużymi. No, to cholera wiesz. Powiem wam, że zaproponował nam taką lokalizację. Lokalizacja może jeszcze nie najgorsza. Obiekt sam sobie nie najgorszy, tylko w czasie budowy też, znowu. No ale trzy biegające psy i żadnych latarni po drodze, to już jest taka sytuacja, że tu nie wejdziesz. Także anioł stróż nas stamtąd wygonił miodłą i powiedział, idźcie tutaj, idźcie tutaj. Olaj, la, la, la.
I zobaczcie, jak anioł stróż nas doprowadził pod samo wejście. Na logikę powinno być tutaj wejście, nie? Jako ten, jako recepcja. Ale to na logikę. Ale to jest jakiś pokój. Wchodzimy dalej. Wygląda to tak. Dobra, mamy pokoik na dzisiaj. Jeżeli to nawet nie jest nasza lokalizacja, to sobie znajdziemy coś nowego. O, tutaj chyba. Tu w nocy strażnik śpi. Halo. A jakaś toaleta? Jest? Tak, tu jest. Monia, masz tam toaletę? No. Taki pokoik? No, aha. O, no water. A tyle. No a to włącz tam jeszcze góry, kolego. Dziewczyny zamówiły po drinku. Martynka, co to jest? Ja mam margaritę. A tutaj jeszcze mamy takiego drinka, to jest? Mai Tai. Brzmi jak sztuki walki. Dotarliśmy na obiad po przebojach, a ja mam tak. Pastę z kurczakiem i... Ser. Chyba ser. Sprawdzimy to, jak będziemy robili. Monika zamówiła sobie takie zwierzę nieżywe. To jest zanzibarski food. To zanzibarski food. Takie było napisane w menu. Na karcie. Przyjrzę mi się okoma. Nie ma oka. Zębem. Ty. Ale powiem wam, że normalnie zanzibarski food. Martynka zamówiła rybę z frytkami. A dostała frytki z rybą. Troszkę inne proporcje niż myślałam. Myślałam, że będzie odwrotnie. Więcej ryby, mniej frytek. Zobaczymy, jaki rachunek jest, jeszcze przyjdzie. Mm-hmm. Na koniec. Dobra, to się damy, poszujemy. Smacznego. A czy na zdrowie, to zobaczymy rano. Słuchajcie, zobaczcie. Minęło 8-9 minut jedzonka i pani sobie przypomniała, że jeszcze może przyprawy przynieść. To też fajnie. No to już po kolacji. Słuchajcie, nawet ekran jest, czy jakieś to są pokazy nocne. Się dzieje. Kolacja, tak jak widzieliście, jedzonko, rachunek 75 tysięcy. To prawie tyle, co zapłaciliśmy za nocleg. Ostatni nocleg, czy ostatnie noclegi w tym hotelu w Bububu. Idziemy teraz szukać następnego hotelu, bo chcemy się przeprowadzić, jak Bóg pozwoli. A tutaj jest właśnie restauracja Mama Afrika. Tą restaurację polecał właściciel tego miejsca, gdzie śpimy. A obok kolejny alkoholowy i kolejne jedzonko i kolejny alkoholowy. Powiem wam, że dzieje się. I fryzjer jest. I grille są. Wszystko jest. No słuchajcie, to idziemy. Idziemy taką drogą główną, przelotową. Jumbo. Było małe jumbo z kolegą. Przybita piątka. Dotarliśmy do hotelu. Pierwszego przy ulicy, który był. Chcemy iść zobaczyć. Patrzcie, tu jest wyjście prosto na plażę. O, patrzcie, tu są pokoje. Tutaj takie, o. I pan nam zaraz pokaże. Jeden, dwa pokoje. I powie, jakie są koszty. To coś się dowiedzieć.